zacznę od badań, które przeprowadził Eurostat, taka unijna instytucja, która prowadzi badania statystyczne na temat różnych zjawisk, opinii, poglądów w całej Europie. Chodzi mi o badania przeprowadzone 5 albo 6 lat temu na temat wartości wyznawanych przez mieszkańców krajów członkowskich, państw członkowskich Unii Europejskiej. Przedstawiono badanym bardzo szeroki katalog różnych wartości, plus dano możliwość dopisania innych wartości, gdyby czyjeś wartości czy jakiegoś społeczeństwa nie znajdowały się w tym katalogu zaproponowanym. No i ludzie, duże grupy odpowiadały, co dla nich jest najważniejsze. Każdy miał wybrać 5 najważniejszych dla niego wartości. I okazało się, że wśród Polaków, czy w populacji polskiej, w populacji osób badanych, tylko 3% osób wybrało wolność osobistą jako wartość dla siebie. 3% Polaków uważa, że wolność jest ważna. Nie chodzi tutaj o wolność narodową, bo w Polsce, co zresztą nawet wśród studentów filozofii, pani profesor Środa pisała o tym jakiś czas temu, że nawet wśród studentów filozofii pojęcie wolności kojarzy się głównie z wolnością narodową, a nie z wolnością osobistą, a co dopiero poza Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. No więc chciałem powiedzieć, że w tej sytuacji, że to jest sytuacja dramatyczna, ponieważ wolność myśli, wolność słowa jest, to jest jedna lub dwie wartości zupełnie fundamentalne dla kultury demokratycznej, kultury liberalno-demokratycznej, czyli takiej kultury, o jakiej my tutaj cały czas mówimy, takiej, która troszczy się, respektuje, przestrzega, promuje wszystkie te wartości, o których dzisiaj wszyscy paneliści mówią, czyli prawa wszelkich mniejszości, prawa kobiet, bezpieczeństwo, gwarancje reakcji odpowiednich instytucji w przypadkach przemocy domowej itd., itd. Bez respektowania, bez uznania w danej kulturze, czyli przez większość ludzi, uczestników tej kultury, współtwórców tej kultury, ważności myśli i słowa, niemożliwe jest wytworzenie sfery debaty publicznej, swobodnej debaty publicznej, w której rodzi się, że tak powiem, wszechświat idei najróżniejszych, co sprawia, że społeczeństwo nie dzieli się tak jak w tej chwili w Polsce się dzieli na plemiona, które wyznają monolitycznie bardzo wąską grupę poglądów, oddzieloną bardzo szeroką przepaścią od poglądów innego plemienia, co uniemożliwia rzeczywistą debatę publiczną, co powoduje, że postęp się nie dokonuje. Chciałem Państwu powiedzieć, że w kraju, który, no, chyba większość z nas się zgodzi, jest najbardziej postępowy społecznie, w duchu, który jest nam bardzo bliski, czyli w takim kraju jak Holandia, naprawdę dyskutuje się, i to nie dzisiaj, problematyzuje się i dyskutuje wszystko. Dla większości Polaków to jest nawet śmieszne, o jakich rzeczach Holendrzy dyskutują. Jeden przykład tylko. W czasie okupacji, w prasie podziemnej holenderskiej, pojawił się temat kłamstwa i pytanie, czy jest dopuszczalne moralnie kłamanie okupantowi. I rzeczywiście nie powstał jeden artykuł, tylko był cały ciąg artykułów, w których zajmowano różne stanowisko na ten temat, bo nawet to dla Holendrów już wtedy nie było takie oczywiste. W dzisiejszej Polsce niestety bardzo trudno jest powiedzieć coś, co nie jest taką oczywistą, monolityczną, niepodważalną prawdą w żadnym środowisku. Dotyczy to również środowisk ateistycznych. Na przykład ja wycofałem się kilka lat temu z pracy w Piśmie bez dogmatu, ponieważ okazało się, że tam nie można opublikować artykułu o tym, że nie ma sprzeczności między ewolucjonizmem a feminizmem, albo że nie można opublikować artykułu, i to w tym drugim przypadku już definitywnie, bo w pierwszym wypadku się w końcu udało, w drugim przypadku nie można było opublikować artykułu Petera Singera, najsłynniejszego współczesnego etyka, na temat wolności badań naukowych, ponieważ środowisko lewicy ateistycznej w ostatnich latach kształtuje się pod wpływem ideologii postmodernizmu i taka wartość jak wolność słowa właściwie w ogóle została się podejrzana, nie tylko nie jest ważna. Niedawno we Wrocławiu na konferencji europejskiej humanistycznej podniosłem ten wątek i tłumaczono mi, członek
znaczy pracownik Europejskiej Federacji Humanistycznej, że ważniejsza jest odpowiedzialność niż wolność. Ja nie kwestionuję, że odpowiedzialność też jest ważna, ale moim zdaniem odpowiedzialność powinna się wyrażać w tym, że jak najbardziej dopuszczamy na łamy naszych pism czy do debaty w naszych środowiskach nieortodoksyjne poglądy, bo okazuje się, że większość współczesnych feministek w zachodniej Europie odrzuca w ogóle jakiekolwiek wyjaśnienia ewolucyjne jako deterministyczne. To oczywiście jest nieprawda, że one są deterministyczne, one się nie znają na tym, ale w ogóle nie chcą o tym dyskutować. Ponieważ prawdopodobnie minęło już 6 minut i lada moment strzała przerwie moje przemówienie, to spróbuję wykonać skok merytoryczny i odpowiedzieć krótko bardzo na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście jest wiele powodów, niektóre są specyficzne dla Polski, polskiej kultury i w szczególności wpływów Kościoła katolickiego, jednak nawet na środowiska, które walczą z Kościołem katolickim. Częściowo jest to skutek przemian, które się dokonują w Stanach Zjednoczonych, w środowiskach uniwersyteckich i w Europie Zachodniej w jakiejś mierze, czyli głównie dominującego albo prawie dominującego dyskursu tak zwanego postmodernizmu i konstruktywizmu społecznego, który jest jakąś częścią tego postmodernizmu, który jest antynaukowy i antywolnościowy. W polskich realiach moim zdaniem to niezrozumienie i nieuznawanie wartości wolności słowa i wolności myśli bierze się częściowo z tego, o czym dużo w ostatnich latach pisze profesor Leder, czyli z tego, że polska kultura polityczna jest jakimś dalszym ciągiem kultury chłopskiej, czy wręcz folwarcznej, która właściwie jest antyindywidualistyczna. My wszyscy jesteśmy, no tak jak mówiłem wcześniej, żyjemy w plemionach, w ramach których musimy, cokolwiek byśmy nie mówili, musimy podkreślać naszą lojalność wobec wartości i jakiejś głównej idei danego plemienia. Ale drugą przyczyną oczywiście jest nadobecność Kościoła katolickiego przez stulecia w polskiej kulturze w ogóle, w każdym sensie psychologicznym, socjologicznym i politycznym. I bez względu na to, jak w danej epoce ten Kościół katolicki się zachowywał, jak duże były jego wpływy, choćby w okresie oświecenia, sama idea sakrum i opatrzenie tej idei sakrum autorytetem instytucji, takiej jak Kościół katolicki, jeżeli nawet krytykowanej na poziomie społecznym, to zawsze posiadającej duży autorytet polityczny i wpływy polityczne, w tym sensie autorytet. Więc samo pojęcie sakrum i jego właśnie taka ważność dla wszystkich środowisk w Polsce powoduje, że idea wolności, te dwie tradycje, czyli ta chłopsko-folwarczna i ta katolicka z ideą sakrum, powodują, że wolność myśli i słowa jak dotąd w Polsce nie są ważne. A bez tego, tak jak powiedziałem na początku, moim zdaniem postęp w żadnej dziedzinie, o której dzisiaj mówiliśmy, nie jest możliwy. W ostatnich latach, w ostatnich 20 latach, w wymiarze czysto politycznym, tym, co rzucało się w oczy najbardziej z tej dziedziny, o której staram się mówić, jest rola polityczna Kościoła katolickiego i istnienie przepisu artykułu 196 Kodeksu Karnego, tego o obrazie uczuć religijnych, przy czym chcę powiedzieć, bo tego prawie nikt w Polsce nie wie, ku mojemu zdumieniu, że obraza uczuć religijnych w Polsce nie jest penalizowana. Penalizowana jest tylko wtedy, jeżeli dokonuje się przez znieważenie. I w różnych procesach sądowych, które się toczą na ten temat, przedmiotem sporu prawno-merytorycznego, bo zapraszani są zwykle eksperci tak zwani, czyli poloniści, czy filolodzy polscy, którzy na ogół są związani z Kościołem, przedmiotem sporu jest na ogół to, co to jest znieważenie. Nie ma żadnej definicji znieważenia. Profesor Bralczyk twierdzi, że to się nie da zrobić. No więc to jest oczywiście znakomite pole do nadużyć i te nadużycia się dokonują o wiele częściej niż większości z nas się wydaje, ponieważ media nagłaśniają tylko najgłośniejsze przypadki znanych artystów, którzy trafiają przed sąd karny. Tymczasem co roku w Polsce toczy się kilkadziesiąt postępowań. Najczęściej są umarzane, ale nie zawsze są umarzane na etapie prokuratury albo na etapie sądu. Postępowań wobec ludzi, którym zdarzy się na przykład powiedzieć o czynnościach wykonywanych przez księdza katolickiego podczas pogrzebu, określić te czynności jako gusła. Pewien obywatel z Włodzisławia Śląskiego użył takiego określenia, za co trafił przed sąd karny. Sprawa toczyła się przez ileś lat
On przerażony konsekwencjami, bo za obrazę uczuć religijnych przez znieważenie grozi w oparciu o obecny kodeks karny kara do 2 lat więzienia, uciekł z Polski. Kilka lat nie było go w Polsce, więc jego sytuacja rzeczywiście była dramatyczna. I mimo tego, że w końcu został uniewinniony przy pomocy profesora Stanosz, jednej z głównej filozofek i działaczek społecznych w latach 90. na początku lat 2000 na rzecz państwa świeckiego, racjonalności i ateizmu, która była profesorem logiki, więc zmiażdżyła logicznie wywód prokuratora. Ale proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek przez 10 lat żył w poczuciu, że grozi mu kara więzienia za to jedno słowo. Część z Państwa prawdopodobnie słyszała wczoraj moje wystąpienie na temat wolności myśli, wolności słowa. To, co powiem dzisiaj w 5 do 6 minut, ma być zwieńczeniem wczorajszego wystąpienia poprzez podanie przykładu działania politycznego. Nie tak jak wczoraj mówiłem, głównie w kontekście kulturowo-filozoficznym, powiedzmy. Dzisiaj chcę powiedzieć, jak moim zdaniem metodami politycznymi powinniśmy zatroszczyć się, zadbać, czy w jakiś sposób po prostu działać politycznie, żeby możliwie skutecznie urzeczywistniać ideę wolności słowa, szczególnie w zakresie zagrożeń, które wynikają z nadobecności, z nadmiernych wpływów Kościoła katolickiego. Jeszcze bardziej szczególnie w związku z wieloma sprawami karnymi, które toczyły się w Polsce przez ostatnie 25 lat, dotyczącymi tak zwanej obrazy uczuć religijnych. Wczoraj wspominałem o jednym przykładzie, żeby Państwu zilustrować ten problem, żeby pokazać, że to nie jest tych kilka głośnych spraw, o których mówiły media, począwszy od Doroty Nieznalskiej, skończywszy na Nergalu czy piosenkarce Dodzie, że tych spraw było bardzo dużo. Ale dzisiaj chcę się skupić na tym, jak zmienić przepis artykułu 196, czy jak starać się go zmienić, żeby była szansa na korzystną zmianę. Na zmianę na tyle korzystną, żebyśmy mogli uznać ją za zmianę do przyjęcia dla nas. Otóż jak Państwo pamiętają, część z Państwa zapewne pamięta, w 2012 roku Ruch Palikota wystąpił z projektem usunięcia artykułu 196 o obrazie uczuć religijnych przez znieważenie. Wystąpił z projektem usunięcia po prostu tego przepisu z kodeksu karnego. W tym samym czasie poseł Ryszard Kalisz, wtedy w SLD jeszcze, przyjął od Towarzystwa Humanistycznego nasz projekt poprawy sytuacji w tym samym zakresie, czyli nie usunięcia tego artykułu 196 z kodeksu, tylko zmiany tego artykułu. Za chwilkę powiem, jakiej zmiany. Odbyło się głosowanie w Sejmie i projekt Palikota został odrzucony w pierwszym głosowaniu. O ile pamiętam, nie do końca rozumiem, jak to możliwe, 100% głosujących było przeciwko temu, żeby czy członkowie partii Palikota nie brali udziału w tym głosowaniu, czy nie wiem co. Pamiętam w każdym razie z sejmowej strony, że to podobno było 100%. Nieważne, czy to było 100%, w każdym razie został odrzucony. Natomiast nasz projekt skierowany przez Ryszarda Kalisza z grupą posłów jako projekt poselski został o dziwo przyjęty i to wyraźną większością, mniej więcej 2/3 do 1/3, czyli został skierowany do komisji. Na czym polegał nasz projekt? Tam było kilka punktów, oczywiście było radykalne złagodzenie maksymalnej kary możliwej do maksimum, w tamtej wersji projektu, do 6 miesięcy, ale głównym pomysłem w tym projekcie zawartym było ograniczenie zakresu tego przepisu tylko do tych naruszeń, tylko do tych przypadków znieważenia czy obrazu uczuć religijnych przez znieważenie, do których by doszło ewentualnie na terenie kościoła. Także te wszystkie przypadki znane mi, w których dochodziło do spraw karnych przeciwko artystom albo nieartystom oskarżanym o naruszenie tych uczuć religijnych, żaden z tych przypadków by w ogóle nie trafił do sądu, ponieważ nie było ani jednego takiego zdarzenia w Polsce, w wyniku którego doszłoby do sprawy karnej, które by miało miejsce na terenie kościoła. Więc ja podając ten przykład, tam były jeszcze inne szczegóły, na przykład takie, że według naszej wersji tego przepisu
osoba ścigana mogła być tylko z oskarżenia prywatnego. Jakby idea była taka, żeby aparatu państwowego, a konkretnie prokuratury, nie włączać do działania, które głównie miało, no, że tak powiem, realizować pewne potrzeby, czy uprawnienia, czy interesy grupy ludzi, którzy by się czuli obrażeni. Więc jeśli ktoś chciałby, żeby sprawa o obrazy uczuć religijnej przez znieważenie, do której by doszło na terenie kościoła, żeby to jednak trafiło do sądu, to musiałby sam osobiście podjąć odpowiednie starania i tą sprawę w sądzie przeprowadzić. Jak powiedziałem Państwu na wstępie, ten wniosek został przyjęty przez zdecydowaną większość nie tylko Lewicy, ale też posłów Platformy Obywatelskiej. Więc gdyby nie to, że zaraz potem SLD wyrzuciło posła Kalisza z partii i SLD zastanawiało się przez chwilę, czy się tym zajmować, czy nie zajmować. No dobrze, w każdym razie jednak oficjalnie został wyrzucony, a co się działo za kulisami, to ja nie wiem. Ale to nie chodzi w tej chwili o krytykę SLD, tylko mówię, jaki prawdopodobny byłby scenariusz dalszych zdarzeń, gdyby nie doszło do tego pechowego zbiegu okoliczności, że wtedy usunięto Ryszarda Kalisza, to szansa na to, że ten przepis, jak mówię, poparty przez zdecydowaną większość posłów Platformy, że on byłby przyjęty, była naprawdę duża. Oczywiście nie ma gwarancji, ale byłaby duża szansa, bo oni to poparli w pierwszym czytaniu. I chcę powiedzieć, że widzę też inne możliwości rozwiązania tego problemu nadużywania, czy w ogóle stosowania przepisów o tak zwanej obrazie uczuć religijnych w sposób, który byłby do przyjęcia dla większości polityków centrowych w Polsce. Na przykład niedawno z obecną rzeczniczką klubu SLD zastanawialiśmy się, czy nie dałoby się wprowadzić takiej zmiany do ustawy karnej, ustawy o mowie nienawiści, której między innymi przesłanką byłaby mowa nienawiści ze względu na wyznanie lub jego brak. Widziałbym i taką możliwość, znowu dla niektórych działaczy antyklerykalnych, w tym na przykład dla profesora Hartmana kilka lat temu. Ten przepis, mówię o profesorze Hartmanie, bo siedzi przede mną blisko i kilka lat temu, jak mówiłem o tym projekcie, jeszcze w fazie projektu, profesor Hartman się bardzo zdecydowanie sprzeciwiał takiej, no, w jakiejś mierze kompromisowej wersji próby rozwiązania tego problemu. Ja natomiast partiom lewicowym, SLD o tym powinno wiedzieć, powinno pamiętać o tym pomyśle i o tych działaniach. Potem zresztą SLD wróciło do koncepcji przeprowadzenia tego przepisu, ale to było tuż przed końcem nieobecnej, tylko poprzedniej kadencji parlamentu, więc już nie było czasu po prostu na poprowadzenie tej sprawy. Ponieważ nasz kongres miał być głównie polityczny, chciałem dzisiaj w tej krótkiej wypowiedzi zwrócić się głównie do posłów, do działaczy partii Razem. Nie wiem, czy wy macie Państwo jakiś pomysł na działania akurat w tym zakresie, czyli ochrony naszej wolności słowa, wolności działań artystycznych, wolności myśli przez albo usunięcie, albo złagodzenie, czy ograniczenie zakresu działania tego przepisu, ale jeśli o tym myślicie, albo jeśli jesteście otwarci na rozmowy z SLD, czy z innymi środowiskami na ten właśnie temat, to gorąco rekomenduję przyjęcie strategii takiej, która owszem, w jakiejś mierze jest kompromisowa, ale w kategoriach politycznych jest naprawdę obiecująca, bo w praktyce życia politycznego przez przyjęcie tego przepisu znieślibyśmy w ogóle, podkreślam, w praktyce działanie przepisu o tej słynnej obrazie uczuć religijnych przez znieważenie. Chciałem też zwrócić uwagę, że takie pomysły, jak ten, który zaprezentowałem, ten drugi, żeby spróbować tę sprawę załatwić, owszem, przez zniesienie artykułu 96, ale wprowadzenie do ustawy karnej o mowie nienawiści przesłanki wyznania, że to główna idea zawarta w tych pomysłach, czy główny, to co w nich cenię bardziej niż kompromisowy charakter, to jest pewien pomysł, który próbuje rozwiązać problem ograniczenia naszej wolności, w zakresie głównie wolności artystycznej, że jak powiem potocznie sposobem. Jedna minuta, tak jest. Także jeśli nie te pomysły, to zachęcałbym, myśląc na głos, tak jak to teraz czynię, o strategii działania w tym zakresie, ale też w zakresach innych praw, wolności, o których wczoraj przede wszystkim była mowa,
nie tylko po prostu w ten sposób, że ograniczamy, że znosimy jakiś przepis, albo no, w sposób bardzo gruby zmieniamy jego charakter, tylko przez próbę wprowadzenia jakiegoś nowego porządku, tak jak w tym pomyśle, czy w tym pomyśle o zmianie treści artykułu 196, przez przeniesienie go na przykład do kodeksu wykroczeń, albo przez przyjęcie ustawy o mowie nienawiści, albo przez jeszcze inne pomysły. Nie zawsze to musi być tak, że jeśli chcemy zmniejszyć albo w ogóle znieść wpływy polityczne Kościoła, to musimy działać najgrubiej, po prostu przez usunięcie jakiegoś przepisu, co dla większości parlamentarnej prawie nigdy nie jest do przyjęcia. Jeżeli zależy nam na osiągnięciu jakichś skutków politycznych, musimy myśleć o jakichś innych rozwiązaniach i mieć w większym stopniu niż dotąd na myśli praktyczne skutki naszego działania. Dziękuję.